Kolejne miasta stają się trochę bardziej zielone i mniej zabetonowane. Na Mikołowskim Rynku rozpoczęło się sadzenie drzew, których będzie tu kilkanaście. Z kolei w Katowicach zakończyła się przebudowa części ulicy Warszawskiej, która przestała być betonową pustynią. Łukasz Kądziołka. Miasta coraz częściej dochodzą do wniosku, że zieleń nie może być wyjątkiem od betonowej reguły. Na Mikołowskim Rynku trwają właśnie przygotowania do nasadzeń. Drzewa już tu były, ale nie przetrwały. Drzewa były takie malutkie, potem już tak zdziczały, bo tu nie było, no nie miały ziemi, w czym miały rosnąć. Brakowało im stałego dostępu do wody. Teraz wiązy zostaną zastąpione przez nowe drzewa, do których wodę dostarczał będzie system nawadniający, a ich korzenie zostaną opakowane tak, by odpowiednio się rozwijały. Łącznie będzie ich tu 17. Będzie tutaj lipa drobnolistna, która powinna urosnąć. Już teraz właściwie zastosujemy, one będą miały około 3 metrów wysokości, więc już będą dawały cień, a urosną troszeczkę jeszcze więcej. Co ważne, odbetonujemy nie tylko miejsce wokół drzew, ale troszeczkę też więcej. Zrobimy tam rabaty, gdzie głównie będziemy mieli róże. Zieloną przemianę widać już na ulicy Warszawskiej w Katowicach. Tutaj nasadzenia zakończyły się jakiś czas temu. Jeszcze nie tak dawno ulica wyglądała jak jeden wielki parking. Teraz zamiast samochodów są drzewa, łącznie 70 sztuk. Do tego ponad 2600 krzewów, byliny i trawy. Dążymy do tego, żeby tych roślin pojawiało się w każdym możliwym miejscu jak najwięcej. No i taka ulica, dzięki temu, że właśnie pojawiło się ich dużo więcej niż było tutaj wcześniej, zyskuje nie tylko właśnie taki reprezentacyjny charakter, ale właśnie ma to też przełożenie na większą ekologię. W ten sposób miasto chciało nawiązać do historycznego wyglądu ulicy. Wielu osobom wydaje się, że kiedyś zieleni nie było i teraz na siłę szuka się dla niej miejsca. To nieprawda. Takie miasta jak chociażby Wrocław czy Poznań, a także Kraków, były planowane jako systemy, gdzie zieleń i tkanka urbanistyczna nawzajem się przenikały. Jednak od wyglądu ważniejszy jest ten ekologiczny aspekt. Powoduje, że ludzie naprawdę są mniej narażeni na stres cieplny. No, a to nam się takie narażenie zdarza coraz dłużej, od maja do września, gdzie temperatura w mieście potrafi być i o 10 stopni w ciągu dnia wyższa niż poza miastem. W tym roku wysokich temperatur już nie będzie, ale za to w przyszłym mieszkańcy będą mogli docenić jesienne nasadzenia.